Dzień dobry, Waldemar Porada, dzwonię ze Sztokholmu. Czy dodzwoniłem się do schroniska Leśny Zakątek? Tak, słucham pana. Chciałbym porozmawiać z panią kierownik Marzeną Kalman. Tak, słucham pana. Rozumiem, że pani Marzena Kalman przy telefonie, tak? Dziękuję. Proszę panią, ja reprezentuję portal Polonia Kultura w Sztokholmie oraz Studio Technical Emotion i proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie informacji publicznej, do której oczywiście mam prawo, dotyczącej leczenia eutanazji nieudanej adopcji Robiego. Reprezentuję portal i chcę wiedzieć, jak to widzi druga strona. Czy schronisko posiada dokumenty związane z powodem eutanazji psa? Jeżeli tak, gdzie są dostępne? Na jakiej podstawie podejmuje się decyzję o eutanazji psa, gdy chętny dom da adopcji, który ma świadomość stanu psa i chce go leczyć? Już mogę mówić? Tak, proszę. Halo, proszę pana, więc odpowiadam panu tak. Proszę zgłosić się pisemnie do prezesa spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. I tylko wtedy, jeżeli decyzję podejmie pan prezes, odpowiemy panu pisemnie. Ja nie mam upoważnienia do udzielania panu takich informacji. Rozumiem pani Marzeno, rozumiem pani odpowiedź, ale schronisko jest miejscem publicznym. Ja w trybie pytania publicznego dzwonię do kierownictwa. Proszę pana, ale to i tak, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ja i tak panu nie odpowiem. Ja nie mam upoważnienia i proszę pana, w takim razie proszę zgłosić się pisemnie do prezesa spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dobrze. Nie mam upoważnienia od mojego prezesa i nie mam prawa udzielać takich informacji. U nas wszelkich informacji udziela prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej lub osoba przez prezesa wskazana na dany temat. Zakładam, że byłby tu prezes przy mnie i powiedziałby pani Marzeno, proszę udzielić informacji, to ja bym panu udzieliła. W takim przypadku u nas do reprezentowania spółki jest prezes i tylko prezes. W takim razie ja proszę o kontakt telefoniczny, gdyż dzwonię ze Sztokholmu i nie jest to możliwe załatwić pisemnie. Chciałbym to załatwić. To nie jest problem pisemnie, ale proszę pana, podaję panu tylko jutro, bo dzisiaj firma nie pracuje. Ja akurat pracuję, bo we schronisku pracuję troszkę inaczej. Podaję panu numer. Nie wiem, jaki tam ma pan kierunkowy. Proszę panią, imię, nazwisko pana prezesa i numer poproszę. No, spróbuję mówić. Proszę. 94, tylko to jest kierunkowy u nas, nie wiem jaki jest do Polski ze Sztokholmu, to już pan będzie wiedział. Oczywiście. 94, tak? 348, 44, tak? 44, tak? Tak. I prezes spółki, tak? Mogę mówić? Tak. Prezes spółki Tomasz Uciński. Dodzwoni pan na sekretariat. Dziękuję i mam do pani jeszcze ostatnie pytanie. Ja panu również. Tak? Jeszcze mam jedno pytanie ostatnie. Proszę panią, czy schronisko ponosi koszty związane z eutanazją? Jeżeli... Jeszcze raz panu odpowiadam. Na wszystkie pytania proszę zwrócić się do prezesa spółki. Jeżeli mój przełożony, pan prezes Tomasz Uciński, upoważni mnie do udzielania odpowiedzi, takiej odpowiedzi panu udzielę. W tej chwili ja panu nie udzielę żadnej odpowiedzi. Czyli jest to utajnione i zakazane odgórnie udzielanie informacji? Nie, proszę pana, tak? Ja muszę mieć zgodę mojego prezesa, proszę pana, bo nie ja jestem reprezentantem spółki, tak? Rozumiem. Proszę panią, ale zna pani sytuację. Chodzi o Robiego uśpionego 28 lutego. Była chętna pani Agnieszka z Warszawy. Pan do mnie mówi, ale ja panu mówię, że ja nie będę udzielała panu żadnych informacji. No jeżeli ma pan ochotę, to ja pana posłucham. Proszę bardzo. Proszę panią, ale to nie ja wydałem rozporządzenie, żeby wykonać eutanazję na piesku, który znalazł dom, tylko państwa schronisko i chciałbym tą sprawę wyjaśnić.
i trzeba mam teraz panu powiedzieć, powtarzam jeszcze raz, proszę zwrócić się do prezesa spółki. Kto zlecił eutanazję Robiego, proszę panią? Proszę pan pana, ale niech mi pan teraz odpowie na jedno pytanie. Tak, oczywiście. Ja już panu powiedziałam, że ja panu nie udzielę żadnych informacji. Pan powtarza i powtarza. No, proszę bardzo, niech mnie pan pyta, a ja będę się powielać. No, nie ma problemu. Bo mówię, to jakby do niczego nie prowadzi, bo ja i tak nie udzielę panu żadnych informacji, tak? Mm-hmm. No to, no także... Czyli to jest wiem, taka, to można powiedzieć, walka z wiatrakami. Pan prezes zabronił udzielania informacji publicznych. Proszę pana, ja nie mówię, czy zabronił, czy nie, ale ja nie mam upoważnienia. Prezesem spółki jest pan Tomasz Uciński. Ja jestem szarym, zwykłym pracownikiem. I do, u nas, dobrze. Do wszelkich udzielania informacji dotyczących przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, bo zarządcą schroniska jest przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, jest upoważniony pan prezes Tomasz Uciński. Rozumiem. A nie każdy pracownik, proszę pana, nie, ja panu nie udzielę żadnej informacji. Dobrze, żadnej. W porządku, ja rozumiem. W takim razie, kto podejmuje decyzję o eutanazji? Proszę pana, jeszcze raz, nie odpowiem panu na żadne pytanie. Czyli rozumiem, że to jest na chwilę obecną utajnione, kto podejmuje decyzję o eutanazji? Proszę pana, jeszcze raz, nie odpowiem panu na żadne pytanie. Dziękuję, proszę panią, mówiąc do mnie, że nie odpowie pani do mnie na żadne pytanie, już odpowiada pani na pytanie. Dziękuję uprzejmie, życzę spokojnego popołudnia.